Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chcielibyśmy przeprosić za spóźnienie, ale już jesteśmy z Państwem. Witamy przede wszystkim wszystkie dzieci. Cześć, kochani. Cześć, moi drodzy. Zapraszamy Was na bajkę pod tytułem Magiczna Księga Czarodziejki Arielki. Zanim zaczniemy, mam tylko kilka pytań. Powiedzcie, kto kiedyś był w teatrze? Rączka do góry. Doskonale, kochani, możecie opuścić ręce. W takim razie przypomnimy sobie, jak należy zachować się w teatrze. Kto pamięta? Proszę. Nie krzyczymy. Tak, nie krzyczymy. Świetnie. Jak jeszcze? Proszę. Tak, cicho. Jednym słowem, nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Możecie opuścić rączki. Chodzi głównie o to, żeby publiczność sama sobie nawzajem nie przeszkadzała. Dobrze. A jeszcze jedno pytanie. Można używać telefonów komórkowych? Nie. Nie, tutaj pani z Domu Kultury może tylko posługiwać się sprzętem. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ja już nie przedłużam, ale żeby przenieść się do prawdziwego teatru, musimy użyć magii. Każdy z nas tę magię posiada. Jak myślicie, co to takiego? Tak, serce też jest pełne magii, ale co z niego też wynika w połączeniu z głową? Proszę. Wyobraźnia, dokładnie tak. W takim razie wszyscy podnosimy rączki do góry i zamieniamy tutaj ten plac w salę teatralną. Uwaga, uwaga. Abrakadabra, sim, salabim, teatralium. Moi kochani, od teraz jesteśmy w teatrze, więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na bajkę. No dobra, w porządku. Tak, no dobrze, to pójdę pobawić się na zewnątrz. Okej. Dobra. Co to? Kim wy jesteście? Cześć! Cześć! Wow! Ale dużo wiewiór! Ja, same wiewióry! I tak patrzają na mnie wiewióry! Jak nie wiewióry? Jak nie wiewióry? A co jutro tu macie, to nie wybiory? Nie? Czapki! A to kim wy jesteście w takim razie, kto mi powie? Dzieci? Dzieci? Prawdziwe ludzie, dzieci! Bardzo mi miło, jestem Biedronek, cześć. Cześć wam. Nie uwierzycie, co mi się przytrafiło przed chwilą, słuchajcie. Chciałem sobie pograć na komputerze. No Biedronki też grają na komputerze w domach. No tak. Chciałem sobie pograć na komputerze i wiecie, co mi mama powiedziała? Mama mi powiedziała tak: ty to byś w końcu jakąś książkę przeczytał. Ja wiem. To tak sobie pomyślałem, że może wyjdę w takim razie. O, wyjdę na zewnątrz i znajdę jakieś ciekawe zajęcie. Wychodzę, patrzę, a tu wy. Nie spodziewałem się ani trochę, powiem szczerze. Ale to nic. Znajdę coś ciekawego do zabawy. Przyjdę. I się pochwalę, dobra? Co wy na to? Tak? Chcesz coś powiedzieć? No nie, no komputer został w domu pod liściem. Na spokojnie, słuchajcie. Znajdę coś ciekawego, czym będzie można się zająć i do was wrócę, to się razem pobawimy, dobra? O, może tak. O. A może jeszcze tu sprawdzę? O, tu! A, tu nie ma. Nie, wiecie co? Trzeba uważać.
Na spokojnie, zaraz do was wracam. O, może tak. Co? No, dobra. Dobra, na spokojnie. O, wow. Może pozjeżdżam na liściu. Moja księga. O, tutaj. Moment. O, witajcie, kochani. Jak się macie? Jak samopoczucie? Wszystko w porządku? Doskonale. Muszę tylko coś sprawdzić. Nadal jest zielone. Doskonale! Trafiłam w idealne miejsce, moi drodzy. Powiedzcie, czy tutaj panuje dobra atmosfera? Jesteście dla siebie mili i uprzejmi? Nic wam nie zagraża? Wspaniale! Czyli piórko się nie myliło. Idealne miejsce dla księgi. Sama tutaj trafiła. Zniknęła. Byłam strasznie przerażona. Może od początku przedstawię się. Witajcie, kochani. Jestem czarodziejka Arielka, strażniczka owej księgi. Pewnie zastanawiacie się, co to za księga, skoro potrzebuje strażnika. To nie jest zwykła księga. To księga, w której znajdują się wszystkie baśnie i opowiadania z całego świata. Wydaje się malutka, ale naprawdę mieści ogrom wiedzy. Niestety, jakiś czas temu pewien czarnoksiężnik wydostał się z jednego opowiadania i postanowił zniszczyć wszystkie piękne baśnie. Wszystkie baśnie, które kończą się dobrze. Chcę, aby pozostały tylko te smutne i przerażające. Ale nie możemy na to pozwolić. W świecie baśni jest miejsce na każde opowiadanie, prawda? Dlatego postanowiłam ją chronić. Chcę znaleźć dla niej odpowiednie miejsce. Skoro mówicie, że tutaj jest w porządku, i moje piórko też na to wskazuje, to jednak posłucham się księgi, skoro sama wybrała to miejsce i odłożę ją z powrotem tutaj. Ha. Będzie bezpieczna. Ha. Leśne wróżki mnie wzywają, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Dbajcie o siebie. Znaleźć ciekawego do zrobienia i co? Myślałem już, że połowię jakieś ryby. Na przykład na sznurek i patyk. Łowiliście tak kiedyś ryby? Bez przynęty, bez haczyka, bez niczego? A, to dopiero wyzwanie. To jest to, żeby na sam sznurek złapać rybę. Tak jest. Tylko, że nie mam sznurka. Mam patyk, ale nie mam sznurka. No i co ja teraz zrobię? No, myślę... Wychodzę z domu, żeby nie czytać. I co znajduję? Zosia znajduje sznurek. To od tego czytania to chyba nie można uciec, co? Ale to jest księga baśni. Księga baśni. O, no to dobra, słuchajcie, zobaczymy. Księga czarów. Ładnie wygląda, powiem szczerze. Takie jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Czarów, słuchajcie. W książkach, jak czytamy, to się dzieją same czary. No to wszystko zależy od czego? Od wyobraźni. Oczywiście, że tak. Wow. Wy to mądrzy jesteście, naprawdę. Nie to, co ja. Słuchajcie, dobra. Zajrzyjmy do środka. Co my tu mamy? Powiem szczerze, że wygląda ciekawie. No, niektóre książki mają jeszcze oprócz liter jakieś obrazki. O. Pewnie.
Można coś pooglądać na przykład. Wtedy też się dzieje ciekawie, bo ja domyślałem, że czytanie to są same litery. I to tak składa te litery i składa i nic z tego tak naprawdę nie wynika. Tylko litery i zdania i tak się czyta i czyta, ale jakby się zastanowić nad tym, bo na przykład tu bardzo było zimno. Śnieg padał i zaczynało się już ściemniać. To w książkach może być różne miejsce i czas i w ogóle? No ja to chyba muszę nadrobić to czytanie. Był ostatni dzień roku. W tym chłodzie i w tej ciemności szła ulicami biedna dziewczynka. W ręku niosła koszyczek z zapałkami. I musiała sprzedać, bo inaczej tata nie wpuściłby jej do domu. Zimno, strasznie zimno. Ojej. Zimno. Może państwo kupicie zapałki idealne do kominka? Uśmiechnięte dzieci. Ojej. Niestety mój los został już zapisany. Zimno. Zimno. Jesteśmy bardzo ubodzy. Tatuś prosił, abym sprzedała garść zapałek. Staram się to zrobić. Już od dłuższego czasu stoję tutaj i marznę. Przed chwilą mało brakowała pewna staruszka. Powiedział, żebym nie wracała do domu, jeżeli nie uda się sprzedać chociaż części zapałek. Zimno, zimno. O, ktoś tam idzie. Może państwo kupicie zapałki? Przydałby się chociaż ciepły koc. Zimno, zimno, zimno. A kiedy nastał zimny ranek, przy domu siedziała dziewczynka z czerwonymi policzkami. Zamarzła biedaczka z zimna. Nikt nie kupił od niej zapałek. Smutna to opowieść. Wszystkie opowieści są takie smutne? Na pewno? No dobrze. No dobrze, bo ja już myślałem, a wy znacie to opowiadanie? Jak to się nazywa? Proszę. Dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami, faktycznie. To wy dużo czytacie, co? Tak. To dobrze, to dobrze. Bo powiem szczerze, że coraz bardziej mi się podoba to czytanie. Ja miałem wrażenie, jakby dosłownie mi też było zimno, jak to czytałem. Ojej. Ale pewnie jak czytaliście dziewczynkę z zapałkami, to też troszkę się popłakało, co? Nie. Nie? Nie. No wiecie co? Nawet was to nie wzruszyło? Wzruszyło. Dobrze. Słuchajcie, ja lepiej znajdę coś ciekawszego. Może tutaj, na przykład takie. O. W małej chacie od ludzkich osiedli z dala mieszkała rodzina drwala. Z czterech osób złożona, był więc drwal jego żona i jak to się w bajkach kleci, było także dwoje. Tak. Matka rzekła, minęło południe, ojciec czeka na śniadanie w lesie. Dziś
Małgosia kobiałkę zaniesie. Jasiu, Jasiu, wstałeś? Ojej, Jasiu, ty śpiochu. Wstawaj! Śniadanko czeka na stole. Musimy jeszcze pobiec do tatusia. Jasiu! Ojejku, idę już na zewnątrz. Czekam przed domkiem. Z tym Jasiem. Cześć, kochani. Co wy robicie w naszym lesie? Wiem, pewnie przyszliście na spacer, prawda? A ja właśnie czekam na mojego braciszka Jasia. Może się przedstawię. Jestem Małgosia. Mam braciszka Jasia. Mieszkam z mamusią i z tatusiem. A teraz właśnie wybieramy się z Jasiem, o ile wstanie. Powiem wam w sekrecie, że Jaś jest strasznym śpiochem. Najchętniej tu spałby do południa. Ale mamusia poprosiła, żebyśmy poszli do tatusia, ponieważ tatuś zapomniał śniadanka. A mój tatuś jest drwalem. Ciężko pracuje i musi mieć dużo siły. A bez śniadanka nie będzie dużo siły, prawda? Właśnie. My musimy zdążyć z tym śniadankiem. Ale ja nie znam drogi. Już dawno pobiegłabym sama, no ale Jasiu tylko zna drogę i muszę na niego zaczekać. Jasiu, wstawaj! Jasiu! Ojejku! Jasiu! Zaraz będzie południe i będzie pora obiadowa. O, Jasiu! Jeszcze się nie przeciągnąłeś? Co? Jak ty się zachowujesz? Ja! Nie dość, że ziewasz na całą szerokość, to nawet nie powiesz dzień dobry. Dzień dobry! Ojejku, ja już z tobą się witałam. Chodzi o naszych gości. Gości? No tak. Gdzie? I tutaj, Jasiu. Co ty robisz? Wstydzę się. Jasiu! Nie ma się co wstydzić, to są miłe dzieci, chodź. Ja się wstydzę. No chodź, Jasiu. Ale ja się wstydzę. To razem powiemy dzień dobry, co ty na to? No chodź. No dobra, no. I tutaj, Jasiu. No dobra, no. No, 3, 4. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Małgosia, a to mój brat Jaś. Cześć. Widzisz, nie ma co się wstydzić. Ale ja się wstydzę. Nie możemy marnować czasu, trzeba pędzić do tatusia. Patrz. Ale pachnie, a co to? Jak to co? Świeże płytki. Prosto z pieca. I do taty? Tak. To ja mam pomysł. To ja zjem bułki i będzie lżejszy koszyk. Jasiu, to nie jest zabawne. Co? Nasze śniadanko czeka w kuchni. A musimy zanieść tatusiowi, bo zapomniał. No daj bułę, no. Nie, nie daj. No daj Jasiu! Bułę, no. No daj bułę, Jasiu! No daj bułę. Jasiu! No daj bułę. Jasiu, wstań. Zjemy tatusiowi bułeczki i będzie głodny. No bułę, no. Ale tatuś ciężko pracuje. Nasze bułki są w kuchni. No chodź, Jasiu. Chodź. Jeszcze tutaj poprawię, żeby nam nie wypadło nic. A co to to? Co to to to? Co to? Co tam szukasz? O. Jasiu, no wiesz co? O. Mamusia mówiła, nie jemy słodyczy przed śniadankiem. A tu też jest. Ej, masz mnóstwo słodyczy, się ze mną nie podzieliłeś? Skąd je masz? A co ty schowałaś przede mną? Nie schowałam, nie byliśmy na targu, to ty je znalazłeś, pewnie ci wypadły z kieszeni, a teraz udajesz, że moje. No daj. Ale fajne słodycze. Ale tu jest ich więcej, ja popatrz. Ja jeszcze takich nie widziałam, pokaż. Wow. Ale cukierów. Wow. Kafelki są. Batony. Jejku, patrz tam za krzakiem, nawet tort czekoladowy. Ale super! Jasiu, ale czyje to jest? Słodycze w środku lasu? Dziwne. Mało tego, ktoś zgubił tort. Ja rozumiem cukierki, ale tort? Jasiu! Jasiu, ale nie idź tam, ja cię już nie widzę, jesteś za krzakami. Ale jak to domek z piernika? Nie żartuj sobie. Wiesz, że ja poniosę sama chodzić po lesie. Nie straż mnie. Jasiu, ja cię już nie widzę. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Moment. Jasiu!
lodu. On chyba nie żartuje. Nie jedz tego! Jasiu, co ty robisz? To jest czyjś domek. Kto mieszka w domu ze słodyczy? Jasiu, to może być... Nie mówcie. Dzieci mówią, że to może być Baba Jaga. Jasiu, chodź tutaj na szybko natychmiast. Jasiu! Nie słyszę go. Możecie go zawołać? Jasiu! Jasiu! Jasiu, wszystko w porządku? I co ja mam teraz zrobić? Boję się tam pójść. Tam są pokrzywy, ja nie znam lasu. Jasiu! O, jejku, Jasiu, nie straży mnie. Już myślałam, że coś się stało. Jednak się stało. Jasiu! Jasiu, zaczekaj! Czarownica rzekła wtedy, powiem wam, na pożegnanie, żeście dzielni niesłychanie. Za to każdy z was dostanie po pudełku czekoladek, a dla mamy na wypadek, gdyby bardzo się gniewała, będzie ciastek, torba cała. Moja dobroć was zachwyca, przecież jestem czarownica, ale o tym trza nikomu. Teraz lećcie już do domu. To ciekawe, to było. Naprawdę ta wyobraźnia to jest coś niesamowitego, słuchajcie. Jak to czytałem, to ja miałem wrażenie, jakbym sam zjadał ten domek. A wy? Coś pięknego, coś pięknego. To czytanie coraz bardziej mi się podoba. Oj tak, uwielbiam. Proszę. Jeszcze bym coś przeczytał w sumie chętnie. No co? Coś pięknego! Mam nadzieję, że to czytanie też wam się spodobało. Słuchajcie, czekajcie, ja coś znajdę. O, może tu, może tu. O! To będzie dobre. Dawno, dawno temu. Te życzenia się jeszcze spełniały. Żył król. Dobra, dobra, to teraz się nie spełniają? Spełniają! Oczywiście nie same, ale... Który miał trzy córki. Wszystkie były piękne, ale największy podziw budziła najmłodsza. Nieopodal zamku rosła puszcza, a na jej skraju stała studnia. Najmłodsza królewna uwielbiała tam przychodzić. Dwa kroczki do przodu, dwa kroczki do tyłu. I teraz elegancko.
halinie i ogrodzik. Pomocy, ratunku! Spocznijcie wszyscy, usiądźcie. Czy ja dobrze słyszałam? Ktoś potrzebuje... Pomocy, ratunku! Żabcia? Dzień dobry. Pomocy, królewna musi mi pomóc. Królewna musi mi pomóc szybko. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Szybko. Oczywiście jestem chętna do pomocy, ale patrzcie, jaka sałatka żabcia. Ale ja nie jestem żabą. Jak to? Ja nie jestem żabą. Ja w żadnym wypadku nie jestem żabą. Królewno, musisz mi pomóc, musisz mi pomóc. Ale spokojnie, spokojnie, tutaj wszyscy są bardzo uprzejmi. Nie robimy krzywdy zwierzaczkom. Królewno, ja nie jestem żabą. Ja wczoraj wieczorem położyłem się spać jako książę, a dzisiaj wstałem jako żaba. Ale ma dobre poczucie humoru. Słuchaj, ja też mam kawał. Ja zeszłej nocy byłam jeszcze żyrafą. To nie jest zabawne. Oj, żabciu, jeszcze raz uspokoję ciebie. Wszystko będzie w porządku. Możesz mieszkać u nas w pałacu. Ale ja mam swój zamek, ja mam swój pałac, swoje królestwo. Co ty opowiadasz? Ja wczoraj byłem księciem. Musicie mi uwierzyć, słuchajcie. Słuchajcie! Wierzycie mu? To jest efekt jakichś dziwnych, złych czarów. Ale moment, jak to mu wierzycie? To są złe czary, królewna. Złe czary? Tak. Stop! Widocznie byłeś złym księciem. Nie, no to, że leniwy, to nie oznacza, że zły od razu, no. Ale co trzeba zrobić, żeby zamienić, co? Buziaczka! Co wy opowiadacie? Jak to, buziaczka? Panu żabolowi buziaczka? A nie ma innych zaklęć? Ale no wiecie to. Ale moment, moment, ja muszę to skonsultować. Jestem skora do pomocy, ale muszę to skonsultować. Myślicie, że to naprawdę pomoże? Zobaczymy prawdziwego księcia. Ja się troszeczkę zastanowiłam, już się zastanowiłam. A zechcesz? Nie? Tak? O, tak. Dobrze, to dawaj buziaczka. Uwaga, uwaga. I ja się troszeczkę krępuję. Dobra, jeszcze raz, dobra? Uwaga! Ale uwaga! Zakrywamy oczęta. Nie podglądamy. Nie podglądamy. Uwaga! Yes. Oni nadal patrzą. Kochani, to jest bardzo poważna sprawa. To nie jest bajka. Naprawdę. Kto podgląda? Nie podglądamy, no. Dobrze, uwaga. Na pewno się uda, wszyscy zakleili oczka. Podglądają. No nie, no ludzie. Odrobinkę powagi. Tak, to jest podniosła chwila i bardzo istotna. Tak. Ho! Emocje emocjami oczywiście, ale... Żaborku? Tak? Mam pewien pomysł. O. Pewnie. Trzy, dwa, jeden. Ale świat kieruje. Ale nic się nie zmieniło. Ojej, coś go wciągnęło. Żabolku, żabciu moja. Halo, 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 halo. Wszystko w porządku? Co za magia? To działa! Jakie czary, moi kochani! O, jaki przystojny książę! Jako żabolek był naprawdę uroczy, ale jako książę pełnej okazałości. A momencik, to znaczy, że teraz zatańczymy wspólnie na balu? Słyszeliście to? Oświadczenie! Niesamowite, tego się nie spodziewałam. Jeszcze przed sekundką marzyłam o tym, żeby spotkać księcia, a tutaj już ślub. Moi drodzy, to nie ma czasu do stracenia. Muszę się was poradzić. Powiedzcie, co jest ważne na ślubie? Od czego muszę zacząć? Proszę. Suknia! A jakiego koloru powinna być suknia, proszę? Niebieskiego? Jakiego? Biała. Biała. O, biała to bardzo szlachetny kolor. Niebieski również. Ale zobaczymy, może coś pomieszamy w kolorach. Moment, a teraz pytanie do wszystkich tych, którzy znają się na motoryzacji. Moi drodzy, jakim powozem powinnam się udać? Proszę? Karetą.
Karetą? No dobrze, ale jaką karetę wybrać? Ze złota? A nie będzie przyciężka? A jak ugrzęźnie w piachu albo w błocie po drodze? Oto taka najlepsza na 15 koni. Taka byłaby najlepsza. A jeszcze z pasami bezpieczeństwa. Ale uwaga, uwaga, kto z was kiedyś jechał karocą? Ręka do góry? Wszyscy? O, czyli znacie się na rzeczy. Dobrze, dobrze, dobrze. Czabę i nikt oprócz królewny nie mógł go wypadnić. Następnego dnia zajechał wowód, który miał zawieźć szczęśliwą parę do państwa królewicza. Wow! Ale to czytanie jest wspaniałe, powiem wam. Mam nadzieję, że wam się też spodobało, co? Pięknie, słuchajcie. Sięgnijcie jeszcze po jakieś opowiadania w domu. Ja też coś na pewno poczytam. Ale chyba... Skąd ta książka się wzięła, co? Dobra, 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 dobra. O. Fiona. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pięknie, ale skąd ta burza? Przecież ładna pogoda jest. Dlaczego jest burza? Jaka nie burza? Jak nie burza? Co było, jak nie burza? Gdzie? Mój drogi! Stój! Tutaj! Biedronku! A czemu? Ręce do góry! Dlaczego zabrałeś moją księgę? To twoje? Tak. Ja nie wiedziałem, że to twoje. Ja to znalazłem, jak wyszedłem na zewnątrz się pobawić troszkę. Zniszczyłeś? Nie! Zaraz sprawdzi. Nie zniszczyłem. Przeczytałem tylko 3 opowiadania, prawda? Nie wyrwałeś żadnej ze stron? Nie! Na pewno? Na pewno! Na pewno! Dzieci zawsze prawdę ci powiedzą. O tak, na szczęście. To kamień z serca. W takim razie po prostu tylko czytałeś? Tak, i powiem szczerze, że bardzo mi się spodobało czytanie. Ja kiedyś myślałem, że czytanie to tylko łączenie liter ze sobą i nic poza tym. A to jednak nie. Jak się tak poskłada te całe zdania w całość, to można sobie wiele wyobrazić. Niesamowite. Co to to? Moi drodzy, muszę wam wszystko powiedzieć. A co to to? Mam dobrą nowinę. Czarnoksiężnik został pokonany i prysnął jak bańka metana. Zaczęłyśmy się radować razem z wróżkami, tańczyć i śpiewać w środku lasu, aż nagle usłyszałam wielkie pioruny i grzmoty, a moje piórko zrobiło się całe czerwone. Gdy staje się czerwone, oznacza to, że w pobliżu jest jakieś niebezpieczeństwo. Więc natychmiast przerwałyśmy tańce i zaczęłyśmy poszukiwać intruza. Piórko przysłało mnie tutaj. Ale ja nie jestem intruz. Właśnie! Skoro nie zniszczyłeś księgi, tylko dobrze z niej korzystałeś, szanowałeś i dbałeś o nią, to znaczy, że czas, aby się pożegnać. Jak to? Piórko wybrało ciebie, proszę. Piórko? Od teraz to ty będziesz strażnikiem tej księgi. Wow, naprawdę? Tak jest. Wow. Ja już znam prawie wszystkie opowieści na pamięć. To teraz ciekawe. Twoja kolej. Wow. Będziesz mógł czytać i przeżywać przeróżne przygody. Powiem szczerze, że to czytanie mi się bardzo spodobało. A pan też? Ale pamiętaj, musisz o nią dbać i czytać wszystkim dzieciom na całym świecie. Ale zawsze! Zawsze chętnie, jak najbardziej. Kto nie będzie potrafił czytać, to go nauczę. O, dokładnie tak, wspaniale. W takim razie, moi drodzy, ja już mogę zmykać. O. Do zobaczenia, kochani. Dać dobrą nowinę wróżką. Pa, pa. Ale to ja też będę leciał w takim razie, słuchajcie. Idę czytać, zobaczymy, co jeszcze dalej się wydarzy i jakie opowiadania jeszcze czekają. Ale na was też czekają różne opowiadania. Wystarczy sięgnąć po... Książkę. Dokładnie. Do zobaczenia, pa, pa. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy za wszystko i kłaniamy się.
po książki, korzystajcie z biblioteki, tam jest mnóstwo przeróżnych ciekawych egzemplarzy. Jak najbardziej, dbajcie o siebie jako książki. Jeszcze jedno, kochani, ci, którzy nie potrafią czytać, nie zniechęcajcie się, uczcie się literek. Na początku może to wydawać się troszkę trudne, ale wszystko, czego uczymy się pierwszy raz, wydaje się trudne. Do zobaczenia, papa! Do zobaczenia, Do zobaczenia! Chodźmy.